najmilszych. Okazała się wszystkim ludziom łaska Boga, Zbawiciela naszego i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rządz światowych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wydał On samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i przygotował sobie na własność lud czysty, dobrych uczynków strzegący. To mów i napominaj w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Oraz Ewangelię zapisaną u świętego Łukasza, którą z uszanowaniem powstawszy jako słów Bożych wysłuchajmy. Onego czasu, gdy upłynęło 8 dni, aby obrzezano dzieciątko, nazwali je imieniem Jezus, które nadane było przez anioła pierwej, niż się poczęło w łonie. Tyle jest słów Ewangelii Świętej zapisanych na uroczystość dzisiejszą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na jednym z pięknych wrocławskich klasztorów, to całkiem niedawna jeszcze, widniał wielki zegar o średnicy prawie metra, którego cyfry napisane były rzymskimi literami, rzymskimi cyframi. Każda z nich miała około 10 cm wysokości. Klasztor ten znajdował się, jak i dziś się znajduje, w miejscu niezwykle ruchliwym i uczęszczanym. Klasztor ten i szpital przynależny do tego klasztoru znajduje się po dziś dzień w rękach bonifratów. I na owym zegarze umieszczonym niegdyś na szpitalu znajdował się takiż napis. Jedna z nich będzie twoją ostatnią. Napis ten odnosił się, rzecz jasna, do godzin umieszczonych na cyferblacie tego wielkiego, pięknego zegara umieszczonego na klasztorze. Czyńmy dobrze, póki mamy czas na to, woła do nas święty Paweł Apostoł w liście do Galatów. Nowy rok jest czasem, w którym automatycznie myślimy o obrachunku z tego, co minęło. Jest także czasem, w którym snujemy plany na przyszłość, pełni nadziei i ufności, być może także zmagając się z wieloma problemami. Dzieci tego świata po raz kolejny muszą stwierdzić, że nie udało im przejść się na dietę, nie udało się rzucić palenia papierosów, nie udało się zdobyć nowej, lepszej pracy. My, na szczęście, nie jesteśmy dziećmi tego świata. Czas, który został nam dany, jest środkiem do zdobycia naszej świętości. Hic est voluntas Dei sanctificatio vestra. To jest wolą Bożą, uświęcenie wasze, jak pisze święty Paweł w liście do Tesaloniczan. I tylko w tym celu dobry Bóg daje nam czas. Z tej perspektywy musimy spojrzeć na to wszystko, co minęło nas, spotkało nas w 2017 roku. Obyśmy nie przypominali jednego z 9 trędowatych, którzy po uzdrowieniu nie fatygowali się, aby podziękować Panu Jezusowi za tę wielką łaskę. Dziękujmy dobremu Bogu za to, że mogliśmy dożyć tego roku, w którym świętowaliśmy stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, roku, w którym wspominaliśmy także stulecie założenia milicji niepokalania świętego Maksymiliana Kolbego, która w tak niesłychany sposób, cudowny sposób trafiła w ręce bractwa i tradycji. Dziękujmy zatem Panu Bogu za to, że mogliśmy dożyć dnia dzisiejszego,
aby móc wejść w nowy rok pański, w nowy rok łaski, jak niegdyś częściej można było usłyszeć także na ulicach od ludzi, którzy po katolicku spoglądali na rzeczywistość, która nas otacza. Dzień dzisiejszy to także oktawa Bożego Narodzenia. W tekstach mszalnych spotykają nas te same piękne, doniosłe teksty i modlitwy, którymi modliliśmy się przed tygodniem. Dlaczego największe święta Kościół świętuje właśnie przez 8 dni? 7 to dla starożytnych Żydów liczba doskonałości. Dlatego to sam Pan Bóg nakazywał obchodzić Żydom pamiątkę Paschy, ich pierwszego wyjścia z Egiptu, przez 7 dni. Kościół, pomni na te tradycje żydowskie, znając wagę oraz psychologię człowieka, wie, że to, co wielkie, piękne i istotne, musi zostać podkreślone. I tak przez ostatnie 7 dni cały czas w duchu świętowaliśmy Boże Narodzenie Pańskie. Oktawa ta pojawiła się co prawda dopiero w VII wieku i nawiązuje rzecz jasna do święta świąt Wielkanocy i z niej bierze swój wzór. Niemniej jednak podkreśla ona także wielką wagę święta Bożego Narodzenia. Święta, które ma skłonić nas do rozważania tajemnicy wcielenia, z którą rozpoczęło się zbawienie rodzaju ludzkiego. Oktawa, czyli 8 dni, to jednak coś więcej niż tylko kopiowanie wzorców, z którymi kierowali się Żydzi. 8 dzień świąt Bożego Narodzenia to dzień, który w sposób szczególny przypominać ma nam nasze życie przyszłe, chwałę niebiańską. 8 dzień to dzień dodatkowy, dzień nowego stworzenia po tej pełni 7 dni. I w takim duchu właśnie Kościół chce, abyśmy świętowali dzisiejszą oktawę. Jako tako nie obchodzimy nowego roku, tak jak obchodzą go władze cywilne. Ale też same władze cywilne, liberalne duchy chciałyby z pewnością, aby Kościół wycofał się i zostawił światu to, co świeckie, a ograniczył się jedynie do kazalnicy i do swoich własnych świąt. Otóż nie. Kościół w swojej mądrości, doskonale widząc zbiegi okoliczności, cieszy się z tego, że i tą oktawą Bożego Narodzenia może uświęcić nowy rok. Ale powód do uświęcenia tego nowego roku 2018 jest jeszcze jeden. Nie jest to skomplikowana matematyka. Wystarczy obliczyć, że rzeczywiście dzisiaj wypada 8 dzień po narodzinach Pana Jezusa. 8 dnia Żydzi przynosili chłopców do świątyni, do synagogi, bądź też zapraszali przedstawiciela synagogi do domu, aby tego dnia go obrzezać, aby tego dnia nadać mu imię. Czym jest obrzęd obrzezania? Jest to przede wszystkim symbol przymierza, jaki Pan Bóg zawarł z Abrahamem po tym, jak ten opuścił Ur Chaldejski i dał początek nowemu ludowi wybranemu. Dał początek i stał się symbolem przyszłego Kościoła, ludu, prawdziwego ludu Bożego, który ma prowadzić nas do zbawienia. Ludu, który prawdziwie staje się uczestnikiem natury Bożej. Tego dnia chłopiec stawał się prawdziwym Żydem.
Ale obrzezanie to nie tylko znak przymierza. Obrzezanie to także znak grzechu pierworodnego. A raczej tego, że potrzebujemy łaski, tego, że potrzebujemy zbawienia. Żydzi doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Obrzezanie miało być symbolem łaski. Stary Testament nie znał sakramentów, które w sposób nieomylny i stuprocentowo skuteczny przekazywałyby łaskę. Obrzezanie było tylko pewnym symbolem, tak jakby sakramentem, wskutek którego Pan Bóg mógł, ale nie musiał dać łaski osobie, która przyjmowała obrzezanie. Cóż to oznaczało dla naszego Pana Jezusa Chrystusa? Otóż w tym momencie Pan Jezus upokorzył się jeszcze bardziej niż w momencie swojego wcielenia. Gdyż przyjmując naturę ludzką, był gotów przyjąć ludzkie słabości. Przyjmując znak obrzezania, ten, który nigdy nie miał nic wspólnego z grzechem, uczynił się na kształt grzesznika, który także potrzebuje zbawienia, który także potrzebuje łaski. Jakiż większe upokorzenie, uniżenie mógł wziąć na siebie ten najświętszy ze świętych, ten, który nigdy nie potrzebował tejże łaski. Pan Jezus, dając się obrzezać, daje nam doskonały przykład pokory i posłuszeństwa. Jest to doskonały program na cały przyszły rok, z którego drzwi otwierają się dzisiaj przed nami. Pan Jezus chce, abyśmy naśladowali Go absolutnie we wszystkim. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. I to właśnie w obrzezaniu Pańskim prawda ta doskonale zostaje podkreślona. Pierwszy dzień roku zostaje skropiony przenajdroższą krwią Chrystusową. Pierwszego dnia roku Pan Jezus otrzymuje swoje imię. Cóż oznacza imię Jezus? Jezus znaczy tyle, co Bóg zbawia, Zbawiciel. Jest to najgłębsza istota, najgłębsza treść osoby naszego Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie to imię staje się dla nas programem na najbliższy nadchodzący czas, na cały rok. Pokazuje, że potrzebujemy zbawienia. Bo po cóż byłby nam Zbawiciel, jeżeli już teraz bylibyśmy doskonali, bezgrzeszni. Imię Jezus pokazuje automatycznie naszą zależność od Pana Jezusa. I właśnie w tym duchu musimy wieść nasze życie chrześcijańskie i dochodzić do doskonałości, która jest naszym powołaniem, jak to na początku słyszeliśmy, cytując słowa świętego Pawła. Pan Jezus daje nam zatem chorągiew, sztandar na początku tej drogi, której celu nie możemy w żaden sposób przewidzieć. Nie wiemy, co spotka nas dnia jutrzejszego, a co dopiero za rok, kiedy przyjdzie nam, a przynajmniej niektórym z nas, witać kolejny rok Pański. Imię Jezus nie jest jednak imieniem tak jak każde inne imię. Owszem, już przed Panem Jezusem nadawano żydowskim chłopcom to imię. Jednak z Panem Jezusem Jego imię stało się najdoskonalszą modlitwą i wyrazem czci, który możemy oddać Panu Bogu. Święty Bernardyn ze Sieny, wielki czciciel imienia Jezusowego, wielokrotnie w swoich kazaniach przypominał wszystkim, jak wielką ufność należy pokładać w imieniu Jezus. Imieniu,
na które zgina się wszelkie kolano ziemskie i niebieskie, imieniu, poza którym nie ma żadnego zbawienia. Pomyślmy, ile razy tak naprawdę w ciągu minionych lat z największą miłością, z największą słodyczą i ufnością wypowiadaliśmy to Najświętsze imię Jezus. Czy w pełni ufaliśmy w moc, którą Pan Bóg zawarł w tym imieniu? Być może powinniśmy sobie wziąć do serca to, że właśnie dziś rozpoczynamy nowy rok z imieniem Jezus i postarać się, aby w najbliższym czasie nasza miłość ku temu imieniu wzrastała. Święty Bernard z Clairvaux, pisząc piękny hymn Jezu Dulcis Memoria, zawarł w nim to wszystko, co powinno ożywiać także nas w stosunku do imienia Pana Jezusa. Myśl o Tobie, Jezus, stwarza w sercu nam prawdziwe gody. Najdroższą Twą obecność nie są słodsze żadne miody. Żadna pieśń tak nie raduje, żaden dźwięk nie pieści błożej, żadna myśl tak nie zachwyca, jak Ty, Jezu, Syn Boży. O nadziejo pokutników, łasko proszącym w potrzebie, o ucieczko szukającym, cóż tym, co znaleźli Ciebie. Żaden język nie wyrazi, żadne pismo nie wysłowi, tylko ten, co sam doświadczył, wie, co winien Jezusowi. Jezu, bądź radością naszą, nagrodą drogi dalekiej, w Tobie tylko nasza chwała poprzez wszystkie wieki wieków. Pod sztandarem imienia Jezusowego musimy zatem rozpoczynać cały nasz rok. Wszystko, cokolwiek działacie, słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa. Powoła do nas święty Paweł w liście do Kolosan. Jaki jest praktyczny wniosek z tego wezwania świętego Pawła Apostoła, czy z tej niewysłowionej miłości świętego Bernarda, świętego Bernardyna, czy wielu, wielu innych świętych, którzy rozpływali się w ekstazie na myśl o samym imieniu Jezus? Spróbujmy uczynić postanowienie na nowy rok, które nie przerasta możliwości i sił każdego z nas. Pamiętajmy o wezwaniu, które Duch Święty poprzez słowa Pisma Świętego do nas mówi: nieustannie módlmy się. W każdej mszy świętej pod koniec kanonu kapłan raz jeszcze ofiaruje Panu Bogu dary, które właśnie zostały złożone na ołtarzu. W jaki sposób? Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. To powinno być także pewnym punktem, pewną inspiracją dla nas samych. Postarajmy się każdą czynność w tym nowym roku poświęcić Najświętszemu imieniu Jezusowemu. Mnisi wschodni, z różnych obrządków wschodnich, praktykują tak zwaną modlitwę serca. Niezliczone razy podczas dnia powtarzają święte imię Jezus. Imię, które jest najdoskonalszą modlitwą. Modlitwą daną nam wprost z nieba. Weźmy być może przykład właśnie z tych mnichów i starajmy się, tak jak wzywał nas do tego święty Bernardyn ze Sieny, ilekroć tylko pomyślimy, ilekroć tylko możemy, powtarzać z ufnością, z uwagą Najświętsze imię Jezus. Przed każdą czynnością, przed każdą modlitwą, jako akt strzelisty w troskach, w pokusach, w problemach, a także w radości, wzywajmy po prostu imienia Pana Jezusa. Modlitwa nie wymaga od nas modlitewników, nie przerasta się żadnego z nas. Z
Starajmy się zatem rozpocząć ten nowy rok pański, korzystając z wzorów, jakie zostawiło nam tylu świętych, z taką wielką czcią, oddających chwałę imieniu Pana Jezusa. Postarajmy się już dzisiaj, ilekroć tylko przypomnimy sobie o tym kazaniu, wymówić chociażby w myślach Najświętsze imię Jezus, tak, aby stało się ono oddechem naszej duszy, tak, aby stało się ono niejako tłem wszystkich naszych czynności. I bądźmy pewni, że Pan Bóg nie poskąpi nam łask, których tak obficie do tej pory udzielał wszystkim świętym czcicielom imienia Jezusowego. Wreszcie musimy powiedzieć, że dzień dzisiejszy w sposób szczególny jest dniem poświęconym Matce Bożej. Liturgia, niczym małż otaczając piękną perłę ukrytą na dnie morza, w pacierzach kapłańskich otacza dzisiejszą mszę świętą pięknymi modlitwami, antyfonami, hymnami, które odnoszą się do Najświętszej Marii Panny, wychwalając jej dziewictwo i macierzyństwo. Pod symbolem płonącego krzewu zostaje nam przedstawiona Najświętsza Maria Panna, która jako pierwsza mogła nosić dzieciątko Jezus najpierw pod swoim sercem, a następnie w swoich ramionach. Z ufnością oddajmy się zatem tej królowej apostołów, królowej męczenników, królowej wyznawców, Pannie potężnej i prośmy, aby to ona, która jak nikt na ziemi z największą czułością i z największą świadomością wypowiadała Najświętsze imię Jezusowe, nauczyła nas tego samego. Nauczyła nas prawdziwie modlić i zwracać się do Pana Jezusa. Prośmy z ufnością i z dziecięcą niewinnością Najświętszą Maryję Pannę, aby nauczyła nas wypowiadać to Najświętsze imię Jezus, taka jak ona je wypowiadała w małym domku nazaretańskim, na drogach Galilei, Judei, kiedy Pan Jezus nauczał ludzi, a także pod krzyżem. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby pozwoliła nam nieść w Nowy Rok sztandar imienia Jezusowego i w ten sposób przybliżyć się do realizacji powołania, które Pan Bóg nam zostawił. To jest wola Boża, uświęcenie Wasze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.